O, jest Mateusz. Dobry wieczór. Jeszcze tylko chyba już udało się połączyć z mikrofon i kamerę. Dobrze, to oddaję głos panu Mateuszowi, a ja z państwem się zobaczę za kilka chwil. Okej. Jeszcze sekunda. Także witam wszystkich serdecznie jeszcze raz na webinarium poświęconym produkcji ogórków szklarniowych. Ja nazywam się Mateusz Janas, reprezentuję firmę nasienną Enzazaden. W ostatnim czasie spotkałem się albo byłem w kontakcie telefonicznym z państwem. Notowałem sobie pytania, jakie najczęściej padają odnośnie produkcji ogórka szklarniowego, albo jakie problemy pojawiają się przy produkcji ogórka. I w związku z tym postaram się dzisiaj odpowiedzieć na te najczęściej zadawane. Z tego względu, że pracuję w firmie nasiennej, oczywistym jest, że najczęściej padają pytania odnośnie naszych odmian. Dlatego chciałbym pokrótce powiedzieć coś na ich temat, czyli która odmiana najlepiej wpasowałaby się w daną produkcję. I aktualnie w naszej ofercie mamy dwie odmiany ogórka szklarniowego w typie midi. Jest to odmiana Grumel i odmiana Melen. Może zacznę od Melena. Melen jest to odmiana o krótkich międzywęźlach i szybko schodzącym owocu z rośliny, co sprawia, że jest elastyczną odmianą i nadaje się zarówno do uprawy w starszych, niskich tunelach foliowych, jak i nowoczesnych szklarniach. Sugerowany termin nasadzeń dla melena to połowa lutego. Jest to odmiana, która bardzo dobrze znosi okres wysokich temperatur. Powiedziałbym nawet, że jej służą. Odmiana, która sprawdzi się również w produkcjach, gdzie nie ma precyzyjnego prowadzenia uprawy. Ma dobrą tolerancję na zaburzenia pokarmowe. Generalnie można powiedzieć, że wybacza błędy i jest dość łatwa w uprawie. Dlatego takie odmiany osiągają sukces. Kolejną zaletą melena jest jego niska pracochłonność. Na początku uprawy powinniśmy czyścić pędy boczne, a w okresie pełnego plonowania odmiana nie wytwarza pędów albo są bardzo krótkie, generatywne. Odmiana tworzy owoce o długości 18-19 cm w marcu, w kwietniu, w późniejszym okresie do 22 cm. Co jest dużą zaletą, bo owoce nie przerastają na długość i są wyrównane. Także mogą być pakowane bez problemu we worki foliowe, jak i do kartonów czy plastikowych skrzynek. Owoce są cylindrycznego kształtu i ciemnozielonej barwie. Melen może być uprawiany zarówno w systemie opuszczanym, jak i na parasol, w cyklu zarówno wiosennym, jak i jesiennym. Producenci przede wszystkim chwalą odmianę za dobrą zdrowotność. Nie jest ona podatna na szarą pleś, nie jest podatna na mączniaka rzekomego. Może przejdźmy teraz do Grumela. Jest to dosyć nowa odmiana na rynku, ale już zdobyła wielu zwolenników. Tutaj międzywęźla są dłuższe od melena, także ją polecam uprawiać w wyższych tunelach foliowych albo w szklarniach, no, ewentualnie w niższych obiektach, ale w systemie na parasol. Zalecany termin nasadzeń dla tej odmiany to końcówka stycznia, początek lutego, także troszkę wcześniej niż melen, wcześniejsza odmiana. Roślina o dość otwartym pokroju, ale i mocnym wigorze. Tutaj podobnie jak przy melenie, przy pełnym plonowaniu
pędy są generatywne i krótkie, albo ich po prostu nie ma, co też obniża nam pracochłonność. Grumel tworzy owoce o długości 19 do 21 cm wczesną wiosną i dorastają do 24-25 cm w okresie lata, czyli w okresie długiego dnia czerwca. Ogrodnicy często wybierają tą odmianę na nasadzenie jesienne. Wtedy przy skracającym się dniu owoce zachowują równą długość przez cały cykl uprawowy. Wprowadziliśmy tą odmianę ze względu na to, że coraz większy udział w rynku, widać coraz większy udział marketów w rynku. Markety wymagają od swoich dostawców dłuższych owoców niż były to do tej pory. Grumel wyróżnia się wysokim procentem owoców pierwszej klasy, nawet podczas uprawy na parasol. I tutaj odmiana Grumel może być uprawiana w systemie opuszczanym, jak tutaj na tym załączonym zdjęciu, i zarówno może być uprawiany na parasol w cyklu wiosennym i jesiennym. Spora zaleta odmiany to brak tendencji do zrzucania zawiązków przy wahaniach pogody, czyli to, co tak naprawdę widzimy tej wiosny. Pogoda jest bardzo zmienna, jest niestabilna, a ta odmiana wpasowuje się w to, nie reaguje gwałtownie na takie pogody i nie zrzuca zawiązków. Grumel ma dobrą tolerancję na mączniaka prawdziwego, także to jest kolejny plus, kolejna zaleta przy uprawie jesiennej. Tu jeszcze zwrócę uwagę, że odmiana lubi wyższe EC w podłożu niż standardowe odmiany. Jest dosyć plenna, także potrzebuje też wyższego EC. I tak, tutaj na zdjęciu mamy grumela w systemie opuszczanym, natomiast tutaj znów na tych trzech zdjęciach jest to przykład uprawy grumela w systemie na parasol. Tutaj są przedstawione trzy fazy w dosyć starszym obiekcie. I od lewej na pędzie głównym widać, jak równo zawiązki wiążą. W tym środkowym zdjęciu to już jest roślina, która dobiła do drutu i jest ogłowiona, jeszcze bez pędów bocznych. I na trzecim zdjęciu, czyli tym najbardziej po prawej, już z pędami bocznymi, z dwoma pędami wgłuszczonymi. I też widać, że odmiana cały czas planuje, jest co zbierać. Na kolejnym slajdzie też tu jest grumel w produkcji na parasol, tylko z innego miejsca. Jak dobrze pamiętam, to jest zagęszczenie około 1,8 roślin na metr kwadratowy, czyli dosyć gęsto. No, mimo to na tym pędzie, bo z prawej strony to są owoce na głównym pędzie. Widać, jak równo i systematycznie wiąże owoce, a z lewej strony to już jest ogłowiana roślina i puszczone dwa pędy. No dobrze, tak pokrótce o odmianach. Może teraz powiem coś innego, nie na temat odmian, mianowicie jak dobrać zagęszczenie roślin. Otóż niestety nie jest to czarno-białe, sprawa jest dosyć bardziej złożona. Zależy to od trzech czynników: od systemu uprawy, od terminu nasadzeń i od typu obiektu. Czy to jest tunel foliowy, czy starsza szklarnia, czy też nowa szklarnia. Nasadzenia, rozsady, ogórka na miejsce stałe, uprawy na 1 metr kwadratowy muszą być adekwatne do ilości światła docierającego do roślin i do wymagań odmiany. Mniejsze zagęszczenie nasadzeń stosujemy w starych, niskich szklarniach o wyeksploatowanym szkle niż w obiektach nowych. W systemie opuszczanym przy grudniowych nasadzeniach zagęszczenie powinno wynosić około 2 sztuk na metr kwadratowy przy dość jasnej szklarni.
I teraz im później nasadzenie, tym bardziej możemy pozwolić sobie na większe zagęszczenie. Przy nasadzeniach lutowych można pozwolić sobie na zagęszczenie 2,5 rośliny na metr kwadratowy przy dość jasnej szklarni i w systemie opuszczanym. W obiektach starszych i tunelach foliowych rośliny powinny rosnąć w zagęszczeniu około 2,2 sztuki na metr kwadratowy. A inaczej sytuacja przedstawia się w uprawie w systemie na parasol. Tutaj obowiązuje zasada mniejszego zagęszczenia przy wcześniejszych nasadzeniach, czyli podobnie. Także przy grudniowej produkcji zagęszczenie powinno wynosić około 1,2–1,4 rośliny na metr kwadratowy. Natomiast im później sadzimy, tym większe zagęszczenie możemy sobie, na większe zagęszczenie możemy sobie pozwolić. Przy rozpoczynaniu produkcji w lutym, w marcu możemy sobie pozwolić już na zagęszczenie roślin nawet do 1,8 roślin na metr kwadratowy. Trzeba tutaj pamiętać, że po ogłowieniu rośliny i wypuszczeniu dwóch pędów szczupka pod czubkiem zagęszczenie pędów i liści rośnie nam dwukrotnie, co wiąże się z większą transpiracją roślin i wyższą wilgotnością powietrza. Na pewno zbyt duże zagęszczenie roślin nie przekłada się ani na wysokość plonu, ani na jego jakość. Kolejny temat, o który Państwo pytacie, to jest usuwanie zawiązków i ich regulacja. Tutaj uzależnione jest od kilku czynników, od terminu sadzenia, od przebiegu pogody, kondycji roślin oraz cyklu produkcyjnego. Po posadzeniu rozsady na miejsce stałe należy przede wszystkim usunąć zawiązki. Musimy najpierw rozbudować roślinę, żeby w przyszłości dawała nam dobry plon. I tak przy nasadzeniach grudniowych, w zależności od przebiegu pogody i kondycji roślin, powinniśmy usunąć zawiązki do 10-11 liścia. Przy innych terminach sadzenia zgodnie z tą tabelą tutaj na prezentacji. Czyli do połowy stycznia naczyścimy do 8-9 liścia. Sadzenie przed końcem stycznia do 7-8 zawiązków i później późniejsze sadzenia to około 5-7 zawiązków w zależności od przebiegu pogody i wyglądu roślin, od kondycji roślin. Usuwanie pojawiających się zawiązków przeprowadzamy bardzo wcześnie, nie czekając do momentu, kiedy wykazują one objawy obumierania. No jest to bardzo ważne z tego względu, że w obiektach, które mają podwieszoną folię, jest wyższa wilgotność powietrza, może to spowodować pojawienie się chorób. No głównie mówimy tutaj o szarej pleśni. Także to jest ważne, żeby wcześniej usuwać te zawiązki. Rośliny słabe i delikatne zawsze pozbawiamy większej ilości zawiązków. Musimy zbudować najpierw mocną roślinę, zanim wejdzie ona w okres owocowania. No, w przeciwnym razie plonowanie może być nieregularne. Zawiąże nam roślina 3-4 zawiązki i dalej jest 3-4 aborcje. Także tu będzie tak, będą rzuty. Tutaj co do regulacji, po usunięciu pierwszych zawiązków najlepiej, pierwszych zawiązków od dołu, dobrze jest pozostawić dwie kolejne zawiązki, a kolejny jeden usunąć i tak powtarzamy ten zabieg raz lub dwa razy. Spowoduje to mniejsze obciążenie rośliny i bardziej regularne owocowanie. No, roślina też będzie wzmocniona. Niestety wszystkie te zabiegi pochłaniają czas albo wymagają od pracowników wprawy, co w rzeczywistości kończy się tym, że mało kto przeprowadza regulację zawiązków albo tych zawiązków jest mniej usuniętych od dołu. Kolejnym problemem, z którym się spotkałem, o który Państwo też pytacie i z którym się spotkałem w tym sezonie, to oparzenia na owocach. To zdjęcie jest dosyć aktualne, bo z tego tygodnia
I niestety często są takie objawy przy tej zmiennej wiosennej pogodzie. Jasna i popękana skórka owocu jest spowodowana kondensacją pary wodnej na owocach. Najczęściej takie zjawisko ma miejsce po wschodzie, kiedy słońce budzi rośliny do pracy. Rośliny zaczynają transpirować i wilgotność powietrza w szklarni podnosi się. Najszybciej się ogrzewają liście, łodyga, natomiast najwolniej owoce. I przy zamkniętych wiecznikach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza para wodna kondensuje się na najzimniejszych częściach rośliny, no a w tym wypadku na owocach. Krople wody na owocach działają jak soczewki, co przy ostrym słońcu powoduje oparzenia na odsłoniętych owocach. To nawet widać tam, jak dobrze w głąb spojrzymy, to ta lewa strona ogórka, to jest prawdopodobnie zachodnia strona rośliny i tam nie ma tych poparzeń. Te poparzenia występują na stronie, gdzie bezpośrednio działa słońce. I teraz, jeżeli takie zjawisko zajdzie na małym owocu i skórka popęka, to skaza będzie rosła wraz ze wzrostem owocu. I co możemy zrobić, żeby uniknąć takiego zjawiska? No możemy odpowiednio wcześnie uchylać wieczniki. Możemy cieniować obieg, żeby owoc nie był bezpośrednio narażony na promienie słoneczne. Lub godzinę albo 2 godziny przed wschodem słońca powinniśmy uruchomić rurkę wegetacyjną albo dolną rurkę, żeby podgrzać powietrze w obiekcie, no i tym samym owocem. Teraz tak, kolejny problem dosyć nowy w Polsce, na zachodzie już się ogrodnicy nauczyli z tym żyć, jest to wirus zielonej mozaiki ogórka. Jest to coś świeży problem w Polsce, tak jak powiedziałem. Ja się z tą chorobą, z tym wirusem spotykam od 2-3 lat w niektórych szklarniach. Objawy infekcji wirusem są dość łatwe do zidentyfikowania, ponieważ na liściach występują charakterystyczne jasno i ciemnozielone mozaikowate centki. Tworzą się pęcherzyki, blaszki liściowe ulegają deformacji i przybierają wygląd spłaszczony. I tutaj rośliny często są zahamowane we wzroście. Dochodzi do zamierania zawiązków oraz zniekształcenia owoców. Chociaż symptomy mogą różnić się w zależności od odmiany. Często objawy znikają wraz ze starzeniem się liści i zwykle brakiem owoców na owocach. Chociaż niektóre szczepy wirusa powodują objawy na owocach, tak jak tutaj na tym załączonym zdjęciu. I teraz czasami przy nasadzeniu przy wyższym natężeniu światła, kiedy infekcja wirusem wystąpi na młodych roślinach, ta infekcja może być jeszcze niezauważalna, ale rośliny już mogą więdnąć. Można to wtedy pomylić z miękką zgnilizną korzeni, spowodowaną przez pytium. Natomiast w przypadku infekcji wirusowej korzenie są zdrowe, a więdnięcie liści najbardziej widoczne jest na środkowej części rośliny. I tutaj niska temperatura i natężenie światła wiosną powodują zwiększone nasilenie objawów. No wiosną do tej pory, tak naprawdę w tym tygodniu jakieś pierwsze dostałem informacje, że coś się zaczyna dziać w niektórych gospodarstwach. Także długo był spokój, natomiast no, te pogody nie sprzyjają. I teraz pytanie, czy jest jakiś lek na tą chwilę? No niestety nie. Niestety w tym segmencie MIDI nie ma jeszcze leku, nie ma nic na to. Jedynym lekiem wydaje się być odmiana odporna. No holendrum ten problem dokucza już kilkanaście lat i nauczyli się z nim żyć.
Natomiast w segmencie ogórków wężowych są odmiany z odpornością na tego wirusa. I niestety w segmencie ogórka midi, czyli tym popularnym w Polsce, nie ma żadnej komercyjnej odmiany z odpornością. Są odmiany, które mniej albo gorzej reagują, natomiast ta tolerancja, można powiedzieć, jest dosyć słaba. No, na szczęście my w naszej firmie od roku testujemy, w tym roku testujemy odmianę, która da naprawdę dobre wyniki, zarówno jest dobra na wczesne nasadzenia, jak i wykazuje wysoką odporność na tego wirusa. No, myślę, że w następnym roku będziemy testować na znacznie, znacznie szerszą skalę i w końcu ją wprowadzimy. Kolejny problem to jest nazgnilizna zawiązków i pędek dyniowatych, czyli często nazywana didymellą. I tutaj w zapobieganiu tej chorobie ważne jest dbanie, żeby rośliny pozostawały suche, a także żeby temperatura strefy korzeniowej nie była zbyt wysoka. Nie powinno się usuwać liści podczas wilgotnej pogody. Nie powinno się, unikać gwałtownych zmian wilgotności oraz temperatury w szklarni, ponieważ sprzyja to skraplaniu się wody na roślinach. Powinno się dbać, by resztki porażonych roślin nie były składowane blisko obiektu, ponieważ zarodniki grzyba mogą przetrwać poza roślinią nawet do 2 lat. I tutaj, tak widzicie Państwo na zdjęciu, to są typowe objawy na owocach. Jest to zniekształcony owoc w części przykwiatowej. Często tego nie widać, jak już jest owoc zapakowany do worka czy do kartonu. Dopiero jak jedzie do odbiorcy, zaczyna ten owoc gnić, dopiero zaczynają się problemy i reklamacje. Natomiast jeżeli przekroimy taki owoc, no to wyraźnie widoczne są brązowe przebarwienia. Objawami też didymelli są złoto-brązowe, gumowate krople na zranionych częściach rośliny albo podczas cięcia liści. Tutaj może słabo widać, ale jest, no widać tą ciecz gumowatą, tak? Również objawy pojawiają się na liściach, to są okrągłe i takie podłużne zmiany. Patogen najlepiej rozwija się w temperaturze między 20 do 28 stopni Celsjusza, najwysokiej wilgotności powietrza, czyli mówimy to o wilgotności ponad 70%. No tak naprawdę o przeciwdziałaniu to powiedziałem na początku, tutaj przy tym patogenie, tak, czyli zapobieganie kondensacji, najlepiej prowadzimy aktywny klimat, a staramy się nie pyskać po południu, żeby te rośliny nie były mokre na noc, najlepiej zrobić to wczesnym rankiem, żeby słońce pomogło nam osuszyć rośliny. Dobrze też zerwać i usunąć chore liście oraz kwiaty i chore i martwe liście, tak. Jest pewien środek chemiczny, który faktycznie skuteczny jest na ten patogen, natomiast nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć. Ewentualnie, gdyby ktoś miał problem i chciał się dowiedzieć, to proszę o kontakt bezpośredni. No ważne jest, jeżeli wystąpi ta choroba, żeby bardzo dobrze dezynfekować szklarnię i usunąć wszelkie resztki pouprawne ze szklarni, bo ten patogen może, tak już wspomniałem, przetrwać do 2 lat w glebie czy w resztkach roślin. Także żeby usunąć ten problem, trzeba usunąć, dobrze dezynfekować szklarnię. Mój czas chyba minął, akurat się wyrobiłem, tak planowałem. Także tak jak ustaliliśmy, tak jak Ania wspomniała, jakieś pytania, pytania może na końcu i postaram się odpowiedzieć. Okej, okay. Dziękuję Panie Mateuszu za prezentację. Są pytania do Pana, tylko że no tak jak zapowiedzieliśmy, że pytania będą na końcu.
Także w międzyczasie Pan będzie miał okazję, żeby na czacie się z nimi zapoznać. A ja teraz dziękuję Panu za prezentację i zaproszę Panią Karolinę do wygłoszenia prezentacji na temat ochrony biologicznej przed szkodnikami. Pani Karolina zwróci uwagę głównie na wciornastki, które w tym roku sprawiają wiele kłopotów w uprawach. A jeszcze wracając do wykładu pana Mateusza. Pan Mateusz mówił o chorobie wirusowej, na którą już hodowcy pracują nad odpornościami. I za niedługo będziemy mieć artykuł autorstwa holenderskiego doradcy Hansa van Herka, który powstał między innymi na podstawie informacji i rozmów ze specjalistą z firmy Enzazaden, z panem Polem van Dijkiem, i będzie on poświęcony właśnie odpornościom odmian na choroby wirusowe. Zapraszam do tego, żeby śledzić nasz portal, a teraz już zapraszam panią Karolinę i zostawiam was z panią Karoliną. Dowiecie się wiele o zwalczaniu wciornastków. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy dzisiejszego webinarium. Nazywam się Karolina Lik i jestem przedstawicielem firmy Kopert Polska. Podczas dzisiejszego webinarium chciałabym przedstawić temat, który w tym momencie jest takim topowym tematem w uprawie ogórka, czyli ochrona biologiczna pod kątem zwalczania wciornastków. Jeżeli chodzi o wciornastki, to są to jedne z groźniejszych szkodników ogórków uprawianych pod osłonami. Gatunków wciornastków na całym świecie oznaczonych jest opisanych około 6 tysięcy, więc jest to przeolbrzymia ilość różnych gatunków. Jeżeli mówimy tutaj o uprawie ogórka pod osłonami, to takie podstawowe gatunki wciornastków to jest wciornastek zachodni, wciornastek tytoniowiec i rzadziej spotykany, ale zdarza się, że jest spotykany w Europie w uprawach ogórka, jest to wciornastek amerykański. Jeżeli mówimy tutaj ogólnie o wciornastkach, tak naprawdę czy laik, czy nawet osoba, która na co dzień ma do czynienia z tym szkodnikiem, to jest to, jeżeli chodzi o gatunki, to bardzo ciężko jest je rozpoznać. Tak naprawdę potrafią go rozpoznać fachowcy, którzy na co dzień się zajmują badaniami nad wciornastkami, potrafią je dokładnie oznaczyć. Ale tutaj omówię dzisiaj tak pokrótce dwa gatunki. Pierwszy to jest wciornastek zachodni. Dlaczego jest on taki groźny? Jest on pośrednio wektorem różnych wirusów. W ciągu całego cyklu, w ciągu całego sezonu tworzy wiele generacji, wiele pokoleń. Cykle rozwojowe w wysokich temperaturach są dosyć szybkie, bo jeżeli mamy tą temperaturę na szklarni około 30 stopni Celsjusza, to jest to tylko 15 dni, aż przebiega cały cykl rozwojowy. Jeżeli jest to temperatura chłodniejsza, około 10 stopni, wtedy kiedy zaczyna tak naprawdę aktywność wciornastek zachodni, no to jest to aż 57 dni, ale w momencie, kiedy temperatura wzrasta do 20-25, no to już to jest bardzo duże zagrożenie, ponieważ ta populacja wciornastka bardzo szybko nam wzrasta. Aktywne są larwy pierwszego i drugiego stadium. Larwy trzeciego i czwartego, czyli tak zwana przedpoczwarka i poczwarka, one się nie poruszają i nie pobierają pokarmu. Co jest jeszcze ważne, wciornastki składają jaja do środka tkanek roślinnych.
I też jeżeli chodzi o zwalczanie jaj, no to tutaj tak naprawdę no, nie możemy nic zrobić. Zwalczamy te aktywne larwy, czyli pierwszego i drugiego stopnia. Jeżeli chodzi o ubarwienie, no to też to jest naprawdę taki temat, gdzie to już tylko osoby te, które naprawdę się zajmują wciernastkami, potrafią dokładnie określić, jakie jest ubarwienie. Bo tutaj w przypadku wciernastka zachodniego to mamy zarówno tą formę letnią, jak i jesienną w ubarwieniu. Drugim gatunkiem, o którym dzisiaj chwileczkę opowiem, to jest wciernastek tytoniowiec. Jest to też bardzo groźny gatunek wciernastka. Ja osobiście obserwuję bardzo duże ilości żerowania w rejonie grudziądza. Z tego co wiem od kolegów od nas z firmy, którzy pracują na terenie Lubelszczyzny, też tam często wciernastek tytoniowiec występuje. Czym to jest spowodowane? Jest to ogólnie spowodowane lokalizacją, a także uprawami dookoła szklarni. Rejon Grudziądza słynie z tego, że jest to tak zwany historyczny region uprawy tabaki, czyli tak naprawdę no, tam mamy tego wciernastka w bardzo dużej populacji. Tak samo też okolice Lubelszczyzny, no ale w innych rejonach Polski też często występuje. Jest to wciernastek, który jego cykl rozwojowy przebiega jeszcze szybciej niż wciernastka zachodniego, bo tutaj już w temperaturze 15 stopni ten cykl rozwojowy trwa tylko 35 dni, a w temperaturze 30 stopni to już jest 10 dni. W przypadku poprzedniego wciernastka to było 15. Także to 5 dni różnicy w całym cyklu rozwojowym, no to wpływa naprawdę na liczebność populacji, jaką możemy mieć w danym czasie u nas na plantacji. Jeżeli chodzi o ubarwienie, to one są do siebie bardzo, bardzo podobne, bardzo zbliżone. Tutaj takie charakterystyczne, to jeżeli chodzi o larwy, to one mają taki żółty kolor. Jakie są uszkodzenia powodowane przez wciernastki? Szkodniki te wyrządzają szkody bezpośrednie, jak i pośrednie. Te szkody bezpośrednie no to wpływają bardzo na finalny plon handlowy ogórków. Wciornastki żerując wysysają soki z liści i z kwiatów. W miejscu żerowania wciornastka na liścia, i to też taki jest, można po żerowaniu rozpoznać, czy mamy do czynienia bardziej z wciornastkiem zachodnim czy z tytoniowcem. Bo tutaj jeżeli mamy wciornastka tytoniowca, to te plamy w miejscach żerowania na blaszce liściowej są takie srebrzyste. W przypadku wciornastka zachodniego to te plamy są bardziej białe i one przechodzą później w takie bardziej brunatne plamy. I co jest bardzo charakterystyczne, to są takie czarne malutkie punkciki. To są odchody po żerowaniu wciornastka. I wciornastki, także jak jest bardzo duża populacja i jest bardzo dużo uszkodzeń na liściach, to liście mogą żółknąć, a finalnie no, usychać. Także tutaj też w tym momencie, kiedy ta masa liściowa jest redukowana, no to wiadomo, że zmienia nam się od razu i mikroklimat na szklarni, i też to powoduje, że roślina jest słabsza, jest bardziej wrażliwa później na wszelkiego rodzaju choroby grzybowe. Także to ma skutek taki powiązany. Jeżeli wciernastek żeruje w kwiatach, to powoduje to, że kwiaty zasychają i nie zawiązują owoców, czyli możemy mieć okresowo przestrzały na zawiązkach. Jeżeli wciornastki żerują już na młodych zawiązkach ogórka, no to wtedy dochodzi do zniekształcenia ogórka, mogą się one wyginać. Tym samym w plonie handlowym mamy więcej tej klasy drugiej, klasy PW, czyli nie mamy tej klasy pierwszej. I wiadomo, że jeżeli ktoś ma kontraktację na markety, no to wiadomo, że kontrola jakości od razu odrzuca tego typu ogórki.
Jeżeli chodzi o te szkody pośrednie, to tak jak wcześniej wspominałam, wciornastki potrafią być wektorami różnych wirusów, a wiadomo, jak są wektorami wirusów, to też jest ta szkoda pośrednia, jeżeli się okaże, że one mają w sobie cząstki wirusa. Tutaj mam takie dwa przykładowe zdjęcia. Na pierwszym zdjęciu widać bardzo dużą ilość wciornastka w kwiatku. I tak naprawdę no tutaj mamy już ten próg szkodliwości bardzo mocno przekroczony i tutaj może dojść do, tak jak wcześniej mówiłam, do usychania kwiatka i do opadania. Na drugim zdjęciu mamy bardzo młodą roślinę. Widać, że to jest pierwszy albo drugi liść właściwy i też już mamy bardzo duże uszkodzenia, czyli automatycznie mamy wstrzymaną tą wegetację, która powinna być naturalna, blaszka liściowa jest uszkodzona, no i wiadomo, że roślina już nie będzie tak aktywnie rosła, prawda? Czyli też nie będzie aktywnie dawała odpowiedni plon. Także tutaj są przykłady, gdzie te progi szkodliwości są już naprawdę bardzo mocno przekroczone i tutaj już trzeba bardzo szybko działać. Jaka jest strategia? Ja zawsze mówię, że najważniejsze, pierwsze, co musimy zrobić, to musimy wprowadzić u siebie na plantacji monitoring. Jest to dla mnie podstawa, bo tak naprawdę każdy producent powinien wiedzieć, co w danym tygodniu się dzieje, czy mamy większy nalot, czy mamy redukcję po większym nalocie, czy mamy przez jakiś czas jeszcze czystą szklarnię, a to się wiąże z tym, jaką strategię tak naprawdę musimy wprowadzić. Monitoring zaczynamy już od wprowadzenia rozsady na szklarnię czy do tunelu. Do monitoringu używamy zazwyczaj, najlepiej jest używać tablic niebieskich, z tego względu, że oczywiście wciornastek bardzo dobrze też leci do tablic żółtych, ale jeżeli mamy szklarnię także narażoną nalotami mączlika, to jest nam łatwiej po prostu policzyć ilość wciornastka na samej niebieskiej, a już jakbyśmy mieli i mączlika, i wciornastka, to czasami bywa to trudne do oszacowania. Dlatego do typowego monitoringu zalecam niebieskie tablice. Co jest jeszcze ważne, jeżeli mamy szklarnię problematyczną na sezon i wiemy, że ten wciornastek on po prostu z nami zawsze jest, no to należy od razu rozwiesić taśmy lepowe, niebieskie albo żółte, też w zależności. Jeżeli mamy szklarnię, gdzie spodziewamy się, że będzie mączlik, to wtedy można jak najbardziej użyć tylko taśm żółtych, można też naprzemiennie żółte i niebieskie. To wszystko w zależności od tego, jaka jest historia poprzednich sezonów produkcyjnych i jak możemy mniej więcej oszacować to, co może nas w danym momencie spotkać. Dlatego pierwszy krok to jest monitoring. Co jest ważne, tablice muszą być sprawdzane raz w tygodniu. Ważną taką praktyką jest też, żeby sobie prowadzić takie zapiski, bo czasami jak mamy takie zapiski z monitoringu z 2-3 lat, to czasami możemy sobie zobaczyć, kiedy możemy się spodziewać tych większych nalotów. Co jest też ważne, dlaczego ten monitoring jest ważny? Jeżeli się kontaktują Państwo z danym doradcą terenowym od nas firmy, no to też wtedy często my zadajemy pytanie, czy coś odławia się więcej, czy następuje redukcja, więc Państwo mają te tablice monitorujące sprawdzone i wtedy możemy lepiej współpracować. Jeżeli chodzi jeszcze o takie wzmocnienie monitoringu, żeby szybciej wyłapać wciornastka, bo wiemy, że wciornastek on lubi się chować na przykład w kątach liści, czy siedzieć głęboko w kwiatku, a my chcemy go, że tak powiem, szybciej zobaczyć na tablicy niż na roślinie,
to preparat, produkt, który nazywa się lurem, jest to atraktant, który powoduje, wzmaga taką aktywność form dorosłych. I taką saszetkę z atraktantem wieszamy w pobliżu tablicy, niedaleko od tablicy, maksymalnie 2-3 cm od tablicy albo przy samej tablicy monitorującej. I wtedy mamy pewność, że tak naprawdę jesteśmy trochę o ten krok szybciej od wciornastka, bo my już go widzimy na tablicy, a nie pozwalamy jemu namnożyć się na roślinie i dopiero później czekamy, aż on nam się odłowi. Także to jest bardzo dobry produkt pomagający przy szybkim monitoringu wciornastka. Jeżeli chodzi już o walkę biologiczną z wciornastkiem, o strategię, tak naprawdę w tej chwili opieramy się na dwóch roztoczach. Na roztoczu Ambluseius sphyrski i na roztoczu Ambrydroglamus limonicus. Są to takie dwa w tej chwili podstawowe roztocza, które świetnie sobie radzą na liściach ogórka, potrafią sobie aktywnie przychodzić z liścia na liść, bez względu jaka to jest odmiana, czy rodzaj ogórka, czy to jest długi, czy krótki, czy brodawkowy. Także tutaj na wszelkiego typu roślinach sobie bardzo fajnie radzą. Jeżeli chodzi o roztocz Ambluseius sphyrski, jest on bardzo tolerancyjny na wysokie temperatury, które panują w szklarni czy w tunelu. Cykle rozwojowe są bardzo szybkie i tym samym liczebność populacji bardzo szybko wzrasta na plantacji. Co jest ważne, nie diapauzuje, czyli można go stosować też w tych chłodniejszych temperaturach, czy zimą, kiedy mamy mniejszą ilość światła. Ambluseius sphyrski preferuje pierwsze stadium larwalne wciornastków. Jest to też roztocz drapieżny wielożerny, także tutaj on też, jego pokarmem potrafi być mączlik, potrafi być pyłek, także tutaj mamy tą pewność, że w momencie, kiedy jeszcze nie mamy wciornastka, to on potrafi długo się utrzymywać na roślinie, bo sobie znajdzie inny pożywny pokarm. Takie optymalne temperatury, optymalne warunki, jakie są do jego szybkiego rozwoju, to jest średnio 25 stopni Celsjusza w dzień, czyli takie temperatury, jakie mamy w tej chwili na szklarni i wilgotność względna powietrza 70%. I co jest też ważne, on się przemieszcza po całej roślinie, czyli jest na zarówno w kwiatkach, jest w liściach. W kwiatkach może tak do końca też nie wchodzi. Ważne, że on kontroluje całą powierzchnię od wierzchołka do dołu. To jest najważniejsze, czyli na całej powierzchni rośliny go znajdujemy. Jaki jest wpływ temperatury na długość cyklu rozwojowego? To też jest bardzo ważne, bo tutaj widzimy na wykresie, w momencie, kiedy mamy 15 stopni, to tutaj na przykład bardziej o tych uprawach tunelowych mówimy, prawda? No to cykl rozwojowy trwa około 20 dni, ale w momencie, kiedy już mamy to 25 stopni, to już ten cykl rozwojowy trwa około 6-7 dni. Także widać, że temperatura ma przeolbrzymi wpływ na tempo namnażania się, tempo zwiększania się populacji. Jakie produkty u nas zawierają roztocz Ambluseius sphyrski? Tutaj mamy różne formy i też możemy obrać różne strategie ochrony biologicznej. Mamy roztocza bezpośrednio w butelkach, czyli tak zwany materiał posypowy, gdzie w butelce jest 50 tysięcy sztuk Ambluseiusa sphyrskiego i mamy trzy rodzaje saszetek. Są to saszetki papierowe i mamy też saszetki w folii w pełni biodegradowalnej. W środku w tych saszetkach to są mini hodowle, mamy roztocza pokarmowe i jeżeli mamy saszetkę papierową,
dedykujemy saszetki zazwyczaj do szklarni. Jeżeli mamy saszetki w folii biodegradowalnej, są one dedykowane, ja lubię je używać też na szklarni, ale w miejscach tych bardziej nasłonecznionych. Wtedy ta mini hodowla jest bardziej odporna w środku. Ona tak szybko nie wysycha, nie przysycha, jest dłużej aktywna. I też te saszetki w folii biodegradowalnej lubię zalecać do tuneli, ponieważ świetnie się tam sprawdzają, są bardziej odporne na te warunki ciężkie tunelowe. Jeżeli chodzi o strategię saszetkową, tak naprawdę ja do końca nigdy nie mówię schematycznie, że robimy co taką i taką roślinę, ponieważ każda szklarnia jest inna, są różne metody uprawy, czy mamy uprawę na parasol, czy mamy w systemie opuszczanym, czy mamy odmianę, która tworzy krótkie międzywęźla, czy odmianę, która tworzy długie międzywęźla, czy mamy zagęszczenie na 1,8, czy mamy zagęszczenie na 2,5. To wszystko już musimy indywidualnie dobrać, dlatego ważne jest przeprowadzenie wywiadu z producentem, jakie planuje nasadzenia, w jakim systemie i wtedy możemy mówić, że na przykład rozwieszamy saszetkę co szóstą roślinę albo rozwieszamy saszetkę co czwartą roślinę. Dlatego to już jest dobór indywidualnie do tego, co planuje producent na szklarni, w jakim typie, w jakim systemie prowadzić uprawę. Jaka jest różnica między tymi saszetkami? Jaka jest różnica między saszetką Swirsky Mite Plus i Swirsky Mite LD? Jeżeli mamy saszetkę Swirsky Mite, mamy tam w środku jeden gatunek roztocza magazynowego. Są to saszetki, które troszkę krócej działają, ale zazwyczaj wprowadzamy je w momencie, kiedy już widzimy, że na młodych roślinach mamy wciornastki. Wtedy wprowadzamy saszetki Mite Plus. Jeżeli nie stwierdzamy jeszcze na plantacji wciornastka, ja lubię bardzo polecać saszetki LD, czyli o przedłużonym działaniu, o przedłużonej aktywności. Dlaczego one działają dłużej? One mają w środku oprócz roztocza drapieżnego aż dwa gatunki roztoczy magazynowych i przez to namnaża się dużo więcej roztoczy drapieżnych i dużo dłużej i więcej wychodzi ich na roślinę. Tutaj żywotność saszetki LD to jest minimum 6 tygodni. Tak naprawdę po 6 tygodniach ja zawsze zalecam sprawdzenie saszetki, rozerwanie jej i sprawdzenie, czy ona jest nadal aktywna. Często się zdarza, że jest naprawdę bardzo długo aktywna. Jeżeli chodzi o te saszetki, tak jak mówiłam, te folii biodegradowalnej, to one mają tutaj tą folię, która zabezpiecza ją przed tymi ciężkimi warunkami zewnętrznymi, czyli polecam je na skrajach szklarni, w miejscach bardzo nasłonecznionych albo w miejscach, gdzie kondycja roślin jest dużo słabsza, gdzie ten mikroklimat jednak jest bardziej suchy. No i oczywiście jak najbardziej do upraw tunelowych. Drugim roztoczem, pokrótce, szybciutko omówię, to jest Amblyoglamus limonicus. Jest to bardzo ciekawy roztocz, ponieważ on jest dedykowany do tych, zaczyna być aktywny w niższych temperaturach niż Swirsky. Składa dziennie od 2 do 4 jaj i już po 2 dniach potrafią być widoczne wyklute roztocza. Ze względu na ich bardzo szybki rozwój, ja bardzo często zalecam je stosowanie na tak zwane hotspoty albo w sytuacji krytycznej, kiedy mamy dużą populację wciornastka. Tak potocznie mówię, że to jest taki troszeczkę odkurzacz. Także i w momencie, kiedy mamy już tą sytuację podbramkową, że wciornastek wymyka nam się spod kontroli, jest to bardzo dobre rozwiązanie. I w porównaniu ze Swirskim,
on potrafi żerować na drugim stadium larwalnym wciornastków, które jest troszeczkę bardziej silne, trochę bardziej się szarpie ten wciornastek drugiego stadium niż pierwszego, ale limonikus potrafi sobie też z tym drugim stadium larwalnym dobrze poradzić. Produkt limonika. Tutaj roztocza Amblyodroglamus limonicus mamy tylko i wyłącznie w butelkach do tego systemu posypowego. Nie mamy go w saszetkach, nie ma jeszcze opatentowanego pomysłu, jak tutaj on mógłby dobrze być, dobrze aktywnie działać na zasadzie saszetkowej, z tego względu, że on troszeczkę czasami potrafi być kanibalem, to też tak jak w przypadku Phytosaius persimilis stosowanego do ochrony przed przędziorkiem. Ale tutaj, jeżeli chodzi o ten produkt limonika, jest on w butelkach, gdzie w środku mamy 12,5 tysiąca sztuk roztoczy. Nośnikiem to są łuski prosa zmieszane z otrębami i trocinami. Ważne jest, co jest ważne, zawsze podkreślam, jeżeli przyjeżdża do Państwa produkt w butelce, nie rozkładamy zimnego produktu na rośliny, to jest bardzo ważne, z tego względu, że my musimy go troszeczkę ocieplić, spowodować, że zacznie on być aktywny, bo w momencie, kiedy wyspujemy go na liści, on jest jeszcze zimny, jeszcze nieaktywny, no to on po prostu spada na dół rośliny, a ważne, żeby on jak najszybciej przyczepił się do liścia, no i żeby nie spadał. Co jest ważne, taką butelkę musimy trzymać w poziomie, delikatnie nią obracać, żeby cały czas mieszać roztocza drapieżne z nośnikiem, żeby nie było tak, że na początku wysypiemy od razu bardzo dużą ilość roztoczy, a pod koniec butelki wysypujemy już tylko i wyłącznie nośnik. To jest przy tej metodzie butelkowej bardzo istotne, niby taki szczegół, ale jest bardzo istotny. I co jest najważniejsze, w momencie rozsypania już produktu na rośliny, starajmy się przynajmniej przez kilka godzin nie robić tam żadnej pielęgnacji, żadnej obróbki, żeby po prostu nie poruszać roślinami, żeby roztocza swobodnie mogły się przyczepić do liścia i już zacząć swoją pracę. Jeżeli chodzi o rozkładanie, to ja zawsze mówię, że to jest taki punkt minimum na 1,5 metra bieżącego rzędu, ale to też w zależności od tego, jakie mamy zagęszczenie, dlatego to też czasami mówię, że punkt na matę, czyli punkt co metr. I to zależy wszystko, im więcej zrobimy punktów, tym mamy dokładniej rozłożony produkt na roślinie i wtedy szybciej roztocza zaczynają nam działać. Tutaj wpływ temperatury na długość cyklu rozwojowego też jest bardzo ważny, tak jak przy Swirskim. I tak jak mówiłam, limonikus zaczyna być aktywny troszeczkę w tej niższej temperaturze, czyli tutaj już od tych 10 stopni, ja zawsze mówię tak 13 stopni Celsjusza, tak naprawdę wtedy mam pewność, że one już zaczynają być w miarę aktywne. Tutaj mamy przykład zastosowania limoniki. Widzimy, że są to młode rośliny, tak jak wcześniej też miałam zdjęcie, czyli wypuściły dopiero te dwa liście właściwe. Infekcja jest spowodowana tym, że prawdopodobnie dezynfekcja pomiędzy uprawami była nie za dobrze wykonana, nieodpowiednio, coś poszło nie tak, więc od razu tą presję wciornastka mieliśmy bardzo dużą. To było nasadzenie styczniowe, czyli to nie było gdzieś z zewnątrz, to był wciornastek, który był po poprzedniej uprawie. Był zastosowany produkt limonika i na drugim zdjęciu mamy efekt po 2 tygodniach, jak po prostu ten wciornastek nam się nie rozprzestrzenił po wszystkich roślinach. Został przytłumiony w zarodku i po tym czasie, wtedy jak już zostało wyczyszczone, spokojnie mogliśmy wchodzić z systemem saszetkowym. Jeżeli mamy w tym momencie uprawę, to mamy tak, mamy już zazwyczaj po rozłożonych saszetkach, saszetki czasami już tracą swoją aktywność, bo zostały wprowadzone do uprawy już jakiś czas temu. Co jest ważne, na bieżąco sprawdzamy aktywność saszetek. W momencie, kiedy
stwierdzimy, że saszetki już są nieaktywne, wtedy wykładamy drugą dawkę Sfirski, jeżeli to był Sfirski. I wtedy no tak minimalnie co tą szóstą roślinę, ale to też w zależności jakim systemem prowadzimy dalej produkcję. Jeżeli mamy widoczne bardzo duże naloty wciornastków, takie okresowe, no to wtedy możemy wspomóc się tym systemem butelkowym i możemy wysypać posypowo albo Sfirski, albo limonika. I często o tej porze roku widoczny też jest nalot już naturalnego Oriusa, o którym powiem za chwileczkę. Tutaj mam zdjęcie, jak po prostu po kontroli rozrywamy tą saszetkę. Jeżeli jest aktywna, to oczywiście zawartość wysypujemy delikatnie na liściach, żeby nie gdzieś tam na podłoże, tylko jeżeli jest aktywna, to dalej na liściach. Co ważne, o tej porze już po tych 3-4 tygodniach, w zależności czy to była saszetka plus, czy po 6 jak była LD, to ja zawsze zalecam co tydzień sprawdzać aktywność saszetek. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli mamy system opuszczania roślin, no to wtedy musimy te saszetki cały czas przewieszać do góry. Widzę, że już nam Ania się pojawia. To powiem tylko jeszcze szybciutko o tym naturalnym Oriusie, który nam nalatuje, bo widzę, że tutaj pan Przemysław zadał pytanie. Jeżeli mamy naloty naturalnego Oriusa, często mam takie zdjęcie, proszę pani, co to jest, co to jest, czy to jest to dobre, czy to jest to złe tak naprawdę. Ja zawsze mówię, nie, to jest to dobre, to jest Orius, przyleciał naturalnie. Jest to dziubałeczek wielożerny i jest to owad bardzo pożyteczny na plantacji. Tutaj jeszcze szybciutko pokażę zdjęcia. Ponieważ nimfy Oriusa czasami niektórzy mylą z larwami wciornastka, bo też mają taki żółty kolor. Dlatego też ważne czasami, żeby dobrze rozpoznać. I jeszcze szybciutko powiem o produkcie Atraker, bo jeżeli się zdarzy, że musimy się wspomóc środkami selektywnymi, chemicznymi, no to wtedy możemy użyć produktu Atraker. Jest to roztwór fruktozy, glukozy, sacharozy, co powoduje, wywabia wciornastki z kryjówek i wtedy zabieg jest bardziej skuteczny. Tutaj szybciutko tylko pokażę zdjęcia, jakie są błędy, jak nie zgniatać saszetki, jak prawidłowo trzymać saszetkę, ponieważ produkt w saszetce jest bardzo wrażliwy na zgniatanie. Tutaj są przykłady chwastów, gdzie wciornastki się przepięknie namnażają, saszetek, które spadają, stają się wilgotne, jeżeli saszetka spadnie z roślin, należy ją natychmiast przewiesić. Saszetki, które były aktywne, a wiszą na dole i tak naprawdę już przez to, że nie zostały przewieszone, są nieskuteczne. Polecam także naszą aplikację Copert Side Effects, gdzie możemy sprawdzić substancję chemiczną, czy ona jest selektywna, mamy wprowadzone na plantacji. Polecam także nasze plakaty, nasi producenci, nasi klienci są zaopatrywani w tego typu plakaty, które ułatwiają szkolenie pracowników, na co mają zwracać uwagę na plantacji, na jakie uszkodzenia, jeżeli chodzi o różne szkodniki i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo, pani Karolino. Przepraszam, że ja tak musiałam troszeczkę zgłosić panią, ale mamy jeszcze jednego prezentera, a widzę, że pani ma tak dużo informacji, że mogłaby pani spokojnie mówić sama przez godzinę. To dziękuję za ciekawą prezentację. Z pytaniami do pani wrócę na samym końcu, a teraz poproszę o zabranie głosu pana Piotra Słomianego. Już witamy pana Piotra. I zostawiam pana z słuchaczami, tylko jeszcze przełączę prezentację, chwileczkę. Tak, proszę, jest prezentacja i ja na chwilę zostawiam państwa z panem Piotrem i później wrócimy do sesji pytań. Dzień dobry państwu, czy dobry wieczór, to już nie wiadomo jak. Moje nazwisko Piotr Słomiany. Chciałbym państwu troszkę przybliżyć parę spraw związanych z nawadnianiem ogórka.
tym tematem, który jest bardzo ważny w tym roku, ponieważ pogodę, jak wiecie Państwo, mamy bardzo pokićkaną, bardzo zmienną i to nawadnianie chyba w tym roku przysparza najwięcej jakichś tam problemów. To może nie będziemy przedłużać, tylko już zaczynamy. Sytuacja w tym sezonie 2021. Dość zimna wiosna, niskie temperatury nocne, mamy opóźnienia w planowaniu, w tunelach nieogrzewanych dosyć spore, bo już dochodzą słuchy, że niektórzy drugi raz by się wali, bo już rozsada nie mogła tak długo poczekać. Drugi rok z kolei mamy relatywnie wysokie ceny owoców i gwarancją ceny to, co pokazało szczególnie już w tym roku, to jest inwestycja w system ogrzewania i uprawa na matach. To jest to, co robi naprawdę krok milowy w tych gospodarstwach, gdzie tego nie było, a to się pojawiło. Następna sprawa związana z pogodą to jest ta konsekwentna kontrola parametrów w macie uprawowej. Jest po prostu gwarantem wysokich plonów i zdrowego systemu korzeniowego. Tak sobie powolutku omówimy parę takich za chwilę parametrów. Proszę Państwa, mamy bardzo wielu klientów w tym roku, którzy są zróżnicowani. Są to tunele ogrzewane, nieogrzewane, szklarnie wysokie, szklarnie niskie. Natomiast ogórek jest, w zasadzie nie znam drugiego takiego gatunku, który by tak szybko reagował na zmiany w nawadnianiu, na zmiany w klimacie. W zasadzie nie ma drugiego takiego gatunku, którego można szybko, że tak powiem, naprawić, ale też można, proszę Państwa, szybko zepsuć. I powolutku, to co jest naprawdę najważniejsze w tym roku, to praca ze zbalansowanymi roślinami. Zbalansowana roślina to jest, proszę Państwa, roślina, która ma w tym roku dosyć gruby pęd, która ma dużą blaszkę liściową, która jest przygotowana na okresowe upały i jednocześnie na to, że przez 2-3 dni tego słońca nie ma, mamy dużą wilgotność. To, co Państwo widzą w tej chwili, to jest roślina w balansie, która jest przygotowana na wyższą radiację. I po kolei, kochani, chciałbym z Wami omówić te rzeczy, które są najważniejsze, na które ja zwracam uwagę, będąc u swoich klientów, jeżdżąc po tych produkcjach. EC. I tutaj już będziemy sypać konkretami bez owijania w bawełnę. Optymalne EC w macie uprawowej to jest 3,6-3,8. EC poniżej tej wartości powoduje słabszą jakość owoców. Owoce są miękkie, Państwo doskonale to wiedzą, są jaśniejsze, skraca się okres ich przechowywania, jest większa podatność na takie choroby jak fusarium, mykosfarella, o której wcześniej Mateusz mówił, ale tak samo i szara pleśń. EC powyżej wartości optymalnej i z tym najczęściej w tym roku jest problem, dlatego że ta pogoda, którą mamy, ona jest bardzo dynamiczna i po dniach słonecznych, proszę Państwa, mata nam za szybko przesycha. Co z tym zrobić, to w dalszej części Państwu opowiem, ale głównie chodzi o to, że zahamowane mamy wyrastanie pędów, nierównomierne pobieranie składników pokarmowych, zmniejszenie powierzchni liścia i roślina generalnie jest świeżutko posadzona, a wygląda na taką, jakby miała już 3-4 miesiące w upałach. I to jest właśnie to EC wysokie. Jak temu przeciwdziałać? No będę mówił to, że tak powiem, do upartego, ale przede wszystkim kontrola EC w przelewie, codziennie wykonywać, proszę Państwa, korekty EC i to nas naprawdę uchroni przed spadkiem plonowania. Też klientów, którzy kupili mieszalniki nawodnieniowe i mają możliwość podłączenia czujnika światła. Bardzo do tego namawiam, bo oszczędza Wam to kupę czasu, proszę Państwa, i oszczędza Wam to później ewentualne kłopoty, że roślina plonowała i w pewnym momencie przystanęła. Różnica taka, która się najczęściej powinna zdarzyć między EC podawanym a EC w przelewie, to jest 1.
Czyli krótko mówiąc, jeśli roślina dobrze nam pracuje, mamy dobry system korzeniowy, to jeśli oczekujemy od niej średnio na przykład 3,7 w przelewie z maty, to powinniśmy podawać te 2,7. Ja z drugiej strony czasami się bardzo cieszę, jak ogrodnicy dzwonią i mówią, że podaję 3 i nie mogę uzyskać 3,8. To świadczy tylko o tym, że roślina jest żarłoczna, jest po plonowaniu, chce nadrobić, że tak powiem, niedobory składników pokarmowych w macie i po prostu nadmiernie korzysta z tej pożywki, którą my podajemy. Pamiętajcie Państwo o tym, że przelanie mat, ja wiem, że to jest narzędzie bardzo, bardzo fajne, które nam pozwala szybko zredukować to, jeśli EC jest za wysokie, ale zawsze to będzie nam psuło ten system korzeniowy. Tego się nie da ukryć, po prostu tak jest. Następna sprawa, pH. Optymalne pH w przelewie z maty uprawowej, sprawdzane po ostatnim nawadnianiu codziennie, to jest 6,1, 6,3. Wartości poniżej powodują problemy z pobieraniem mikro i makro elementów. No i zawsze proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sprawdzając EC podawane, sprawdzamy na kroplowniku. Komputer to jest nawodnieniowy, to jest narzędzie wykonawcze. I czasami, żeby mieć pH 5,0 na kroplowniku, przy dłuższych systemach nawadniających musimy wprowadzić wartość na mieszalniku 4,7, 4,8. Proszę Państwa, to, że Państwo podają 5,0, powiedzmy na mieszalniku, oznacza to, że do maty wchodzi fizycznie 5,2, 5,3, 5,4, w zależności jaka długa jest linia. W przypadku wyższych wartości pH od optymalnych, ogrodnicy, którzy od jakiegoś czasu już uprawiają ogórka, wiem, że bardzo lubią tak zwaną amonówkę, czyli wprowadzanie tego jonu amonowego. Pozwala nam na szybsze obniżenie poziomu pH. Natomiast jednym z następnych jakichś takich narzędzi do obniżenia jest na pewno kwas fosforowy. Tylko traktujemy go, proszę Państwa, jako źródło fosforu. Wymieniamy go zamiast monofosforanu, oczywiście dodając ekstra potas, żeby zbalansować to, ale wiem, że Państwo lubią też to robić. O jonie amonowym jeszcze tutaj się trochę dowiemy za chwilę. Optymalny procent przelewu musi być dopasowany do radiacji, czyli do tego naszego nasłonecznienia. Jeśli mamy dzień taki przeplatany, czyli trochę słońce, trochę tej pochmurnej pogody, tak jak dzisiaj było na południu, ten procent przelewu musi oscylować w okolicach 15%. Jeśli mamy taką typowo przysłowiową lampę, to mówimy o 30%, o 35%. Ogórek ma to do siebie, że nie lubi braku przelewu i ten przelew nawet przy bardzo pochmurnych dniach musi wahać się między 5 a 10%. Kiedy powinien być widoczny pierwszy przelew? Powinien być widoczny po trzecim, czwartym cyklu nawadniającym. To nie ma znaczenia, czy będzie trzeci, czy czwarty i to nie ma znaczenia, ile nam wypłynie tej pożywki, ale coś musi z tej maty mniej więcej w tych cyklach wypłynąć. Pomiary, proszę Państwa, procentu przelewu powinny się odbywać po ostatnim nawadnianiu. Częstą taką praktyką w tym roku, ze względu z kolei znowu na pogodę, są też te pomiary wykonywane około godziny 13, żeby jeśli mamy za mały przelew do tej godziny, żeby po prostu dać ekstra cykle, ewentualnie te cykle wypuszczane przyhamować troszeczkę. I tak jak powiedziałem, przelew to jest około 10 do 30%. Następna sprawa, dawki cykli nawadniających. To też jest taki trochę błąd niektórych ogrodników, że żeby dobrą strategię wprowadzić i żeby te parametry były dobre, ogrodnicy często się bawią w zmianę cykli nawadniających. To jest, proszę Państwa, wielki błąd. Jeśli mata jest jakaś tam, prawda, z konkretnej firmy, konkretną ma frakcję, to dawka do tej maty musi być dopasowana ta sama i stała. Tutaj regulujemy sobie częstotliwość podawania tej dawki, ale dawka, jeśli to w naszym przypadku akurat przy naszych matach jest 130 ml, tak to musi zostać.
I tak, jak powiedziałem, sugerujemy, żeby nie zmieniać tej dawki, ponieważ ona jest dostosowana do struktury maty. Pamiętajcie Państwo, że dawka na przykład taka 130, podawana ciut rzadziej niż dawka 100, pozwala na trzymanie takiego dobrego poziomu tlenu w macie. Jeśli będziemy dawali dawki częściej i 100, ten tlen nie będzie wchodził do maty. Wyjątek od reguły to jest na pewno to, że przepraszam, że dawkę w drugim roku, w trzecim roku użytkowania trzeba byłoby podnieść o 140, ponieważ siłą rzeczy mata się w cudzysłowie zagęszcza korzeniami z poprzednich lat albo z drobną humifikacją już kokosu. Natomiast to jest tylko 10 ml ekstra. Proszę Państwa, to jest akurat to, o czym chcę teraz powiedzieć, to jest bardzo dobra praktyka, która się w tym roku bardzo fajnie sprawdza, pomaga nam trzymać stabilnie to EC w przelewie, a EC w przelewie szybciej Państwu się zepsuje przez to, że nie ma nawadnień nocnych albo za późno Państwo startują, więc w przypadku takich dni o dużej radiacji polecamy cykle nocne. One powinny się odbywać między godziną 22 a 24 w nocy. Ilość tych cykli to jest od 1 do 2. I generalnie cykle też powinny być w tym właśnie przypadku 130 ml. Jeśli Państwu bardzo szybko spada wilgotność w macie, to podbicie tej wilgotności jednym albo dwoma cyklami działa tylko, proszę Państwa, na plus. Najgorszą sprawą, co możemy zrobić, to żeby w następnym dniu mieć dobry, jak to Państwu powiedzieć, mieć dobry start, żeby po trzecim nawadnianiu poszedł przelew, Państwo często wydłużają poprzedni dzień w nawadnianiu dłużej. Ale tutaj Państwo tylko zwiększają przelew, nic dobrego tutaj się tym nie zrobi. Tak jakby można powiedzieć, jeśli mamy mieć 30% przelewu o godzinie 18, to niech to będzie. I tak naprawdę cykl nawadniający nam się o tej 18 kasuje. A po godzinie 18 tak jakby się zaczynał drugi dzień. Więc jeśli szybko przesycha mata, lepiej dać te cykle nocne. Wtedy po prostu będzie lepiej wyglądał przelew na drugi dzień z samego rana. Spadek wilgotności, to co jest bardzo ważne. Większość naszych klientów udało się namówić na zwykłe wagi, takie powiedzmy wędkarskie, po to tylko, żeby sprawdzać i weryfikować, jak szybko spada wilgotność. Bo ja czasami dostaję zapytania od klientów, no dobra, kiedy mam zacząć, kiedy mam skończyć podlewać. Polska jest, proszę Państwa, relatywnie dużym krajem i są w tym roku bardzo duże różnice między północą a południem, między wschodem a zachodem, a zainstalowanie takiej wagi i przekazanie informacji do klienta, że to ma być godzina od ostatniego podlewania do pierwszego, pozwala mu to bardzo szybko zdiagnozować, kiedy powinniśmy zacząć podlewać. Jeśli pogoda będzie na zewnątrz bardzo na przykład wilgotna, jeśli będzie padał deszcz, zaczniemy później. Jeśli wyjdzie ta przysłowiowa, przepraszam, przysłowiowa lampa, zaczniemy nawadniać wcześniej. Ale klient przychodząc do obiektu, widząc taką wagę, od razu weryfikuje, kiedy powinien być start. Wie to lepiej ode mnie na pewno. I kontrola oczywiście spadku wilgotności powinna być dokonywana przed pierwszym nawadnianiem. A od czego to jest zależne? Od, proszę Państwa, mnóstwa rzeczy, kiedy powinniśmy zacząć ten start. Od temperatury w obiekcie, od temperatury na zewnątrz, od poziomu wietrzenia, ilości liści na roślinę, przebiegu pogody, kondycji systemu korzeniowego. Więc jeśli ja dostaję taki telefon, kiedy powinienem zacząć podlewać, jest mi naprawdę, chcąc dobrze komuś doradzić, jest mi naprawdę ciężko. A za taką przysłowiową wagę, która kosztuje 100 zł, ogrodnik naprawdę jest już w tym temacie lepiej poinformowany niż ja. Kondycja systemu korzeniowego, to z czym część ogrodników ma problem w tym roku. Ja tak może zacznę ten temat od dwóch rzeczy.
Mamy, kochani, dwa typy korzenia w macie. Jest tak zwany ten korzeń grubszy, to jest ten korzeń przesyłowy i mamy korzeń włośnikowy. Korzeń przesyłowy tylko dosłownie w kilkunastu procentach jest w stanie absorbować składniki pokarmowe. Główna jego część, główne pobieranie składników pokarmowych leży po stronie korzenia włośnikowego. Ja wiem, że Państwo się bardzo cieszą, kiedy widzą, że tego korzenia włośnikowego jest bardzo dużo i generalnie on właśnie odpowiada za to. Roślina, i pobierając wodę z rozproszonymi składnikami pokarmowy, pobiera je korzeniem włośnikowym i dlatego jest to ważne, żeby jego ilość była jak największa. W przypadku pogody zmiennej kontrola strategii nawadniania jest tym bardziej ważna, że dzięki niej tworzy nam się po prostu więcej korzenia włośnikowego. Ja czasami oglądając matę, pod tym aspekcie wiem, ile generalnie ogrodnik poświęca czasu na kontrolę parametrów w macie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, to jest korzeń włośnikowy jest odpowiedzialny za pobieranie składników pokarmowych cięższych do pobrania, takich jak na przykład potas, i roślina bardzo łatwo pobiera azot, a dużo więcej energii musi zużyć na pobieranie potasu, fosforu. Jeśli roślina się naprawdę, tak w cudzysłowie, napije tego azotu, zwiększa się wtedy podatność roślin na choroby takie jak fusarium, szara pleśń, mykosfarella. My w przeciągu dwóch miesięcy będziemy rejestrowali nowy preparat, który zwiększa radykalnie ilość włośników w matach i unikamy na pewno preparatów opartych na organice, czyli nie będą to żadne aminokwasy, będą to specjalne przygotowane składniki pokarmowe, ponieważ coraz częściej na uprawach pojawia się tak zwana choroba szalonych korzeni, którą, że tak powiem, do jej rozwoju paliwem jest właśnie organika. My chcemy tego uniknąć, więc poszliśmy w kierunku po prostu zwykłych składników pokarmowych. Zawsze się cieszę, jak widzę taki korzeń. Wiem, że czy to będzie słońce, czy to będzie deszcz, roślina sobie przy takim korzeniu świetnie będzie zawsze radziła. Niebawem, proszę Państwa, mamy coś takiego jak zmiana uprawy, więc za jakiś miesiąc czasu będą Państwo wysiewali po prostu nasiona, więc parę małych takich uwag, co robić z matami w tym okresie między sezonem wiosennym a letnio-jesiennym. O co tutaj najbardziej chodzi? Chodzi nam o to, że często Państwo robią w ten sposób, że jeśli się kończy sezon, Państwo ucinają rośliny z kostką, wyrzucają, ta mata leży przez jakiś tam okres czasu i po prostu wysycha. I aby zapobiec temu nadmiernemu przesychaniu maty w momencie, kiedy nie mamy uprawy, sugerujemy wyrzucić rośliny z pierwszego cyklu, ucinając pęd przy kostce, ale nie usuwając kostki czy też doniczki. Część z naszych klientów robi rozsadę ogórka też w kokosie i sadzi do kokosu, część uprawia w kostce z wełny, ale generalnie kostkę i doniczkę trzeba zostawić, a roślinę po prostu wyrzucić. Pozwoli nam to zabezpieczyć matę przed nadmiernym wysychaniem, jak również w przypadku stosowania środków do dezynfekcji zabezpieczy nas przed zmitnięciem środka dezynfekcyjnego w matę, a później mamy jakieś tam problemy, że coś nie chce rosnąć, no bo ten środek dostał się do maty. Doniczki usuwamy na dwa dni przed planowanym sadzeniem, podajemy na przykład w matę Prewikur w stężeniu 30 ml na 100 litrów pożywki. Dawka Prewikuru powinna być taka 250 ml na jedną kostkę. Mata przed ustawieniem nowych roślin powinna być przepłukana taką samą pożywką, jaką stosujemy do nasączania mat. EC z przelewu powinno wtedy osiągnąć wartość 3. O tym często ogrodnicy zapominają. I tak jak powiedziałem, część rozsady, proszę Państwa, nasi klienci produkują właśnie w takich doniczkach z podłożem kokosowym. Trzeba tutaj tylko pamiętać o jednej bardzo ważnej sprawie, mianowicie po 2-3 tygodniach już, jeśli się doniczka przekorzeni, zdejmujemy ten plastikową tą otoczkę.
Najlepiej to uprawiać w pierścieniach spinanych, bo wtedy jest najmniejszy problem z tym. Proszę Państwa, jon amonowy. To, co Państwo lubią, ale tutaj też chcę Państwa przestrzec przed tym. Wiemy o tym, że bardzo fajnie obniża pH, bardzo fajnie podbudowuje roślinę, ale nie można w to zbyt bardzo wierzyć, ponieważ też po podawaniu dużych ilości saletry amonowej zwiększa się nam po prostu podatność rośliny na choroby. Zwykle to dotyczy fuzarium, szarej pleśni, mykosforelli. Optymalna jego taka zawartość w pożywce, gdzie może iść, być podawany cały czas, to są 2-3 kg. Sporadycznie na krótki okres można wartość podnieść do 6-7 kg, ale mówimy tutaj o 2-3 dniach, nie więcej. Tutaj korzystając jeszcze z tego, że mam przed Państwem wykład, jedną z firm, która nas wspomaga w całym naszym przedsięwzięciu, jeśli chodzi o popularyzację uprawy na kokosie, jest firma AgroPlanet. Pewnie stronę internetową Państwo znają, to są nasionaholenderskie.pl i tutaj właściciel upoważnił nas do tego, że generalnie po wpisaniu kodu rabatowego bezglebowo jest 5% ekstra dodatkowego rabatu na całość asortymentu w nasionach. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pewnie pojawią się niebawem jakieś pytania. No i co, zachęcamy do korzystania z naszych usług. Jeśli są jakieś pytanka, to z miłą chęcią odpowiem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo Panie Piotrze za wykład. Teraz przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. I na początek widzę, że się pojawiły pytania o odmiany, czyli będą to pytania do Pana Mateusza. Chwileczkę, szukam teraz. Już. Tak. Dzień dobry Panie. Ponownie witam Pana, Panie Mateuszu. Jest pytanie o odmianę Bjorn, o zwalczanie alternariozy i prowadzenie Bjorna w tunelach foliowych. Myślę, że o prowadzeniu to tak krótko pewnie, bo mógłby to być może i osobny wykład, tak? Także proszę. Tak, tak. No, znaczy pokrótce, co do alternariozy, to tutaj podpytywałem kolegów, co by mogło być i podpowiadali mi, skorpion może być i akrobat, ale to już tam dalej trzeba skonsultować z kimś dawki. A co do prowadzenia Bjorna, tam chodziło chyba o niski tunel, o ile dobrze tak, się... Tak, niski tunel. Tutaj najlepiej Bjorna jest prowadzić na napędzie głównym, aż do, aż wierzchołek osiągnie pułap drutu. Później można go lekko opuścić, jeżeli jest taka możliwość. No i oczywiście czyścimy zawiązki wcześniej, czyścimy nie zawiązki, tylko pędy boczne, a jeżeli już dojdzie do wierzchołek, do drutu, tak jak mówiłem, opuszczamy i prowadzimy dalej owoce z pędów drugiego rzędu, z pędów bocznych. Okej, tutaj jeszcze na temat Bjorna było pytanie o pożywkę. Czy można uprawiać, prowadzić odmiany melen i Bjorn na tej samej pożywce? Ja tutaj jeszcze może Pana Piotra zaproszę też, bo o pożywkach wiele mówił. Panie Piotrze, to myślę, że wspólnie mogą Państwo odpowiedzieć na pytanie. To może ja zacznę. Powiem w ten sposób. Prawdopodobnie można na tej pożywce, na tej samej pożywce to robić, natomiast to, co trzeba na pewno rozróżniać, to mieć po prostu rynny przelewowe celem sprawdzenia parametrów nawadniania zarówno na jednej, na drugiej uprawie, bo generalnie dużo mniej szkody zrobimy, jeśli będziemy to sprawdzać i różnicować te parametry, niż to, że będzie szła ta sama pożywka. Natomiast też ważną sprawą jest to, żebyśmy mogli zarówno na melenie, jak i na biornie podawać inne parametry w zależności od tego, jak roślina będzie wyjadała w cudzysłowie składniki pokarmowe.
No dokładnie, tak myślę, czy gdzieś miałem produkcję Bjorna i Melena na podobnej pożywce, nie mogę sobie przypomnieć, natomiast generalnie one nie potrzebują jakiegoś specjalnej pożywki w odróżnieniu do Grumela, który lubi wyższe EC. Także myślę, że można, natomiast trzeba faktycznie sprawdzać, co się dzieje z matą, co się dzieje w przelewie, jakie jest EC, ewentualnie uzupełniać. Okej, okay. Tu jest jeszcze raz pytanie o alternariozę, ale to już pan Mateusz odpowiedział, tak, wcześniej. I teraz jeszcze poproszę panią Karolinę do nas, ponieważ jest pytanie o ochronę biologiczną. Chwileczkę, wracamy do pani Karoliny. Tak, pytanie. Ciornastki w uprawie ogórków. No, w sumie większość pani wykładu było na ten temat. Ale jest jeszcze pytanie teraz, czym najlepiej walczyć z ciornastkami? Czym najlepiej? Tak jak przedstawiłam. Dwa roztocza, czyli Swirski i Limonicus, są to roztocza sprawdzone. One mają bardzo szeroki zakres niszy temperaturowej i rewelacyjnie sprawdzają się w uprawie ogórka. Czyli zdecydowanie Swirski i Limonika to jest podstawa. Tutaj właśnie jeszcze pytanie, czy Limonicus może być stosowany ze spikalem? Powiem tak, od każdej reguły są wyjątki. Regułą jest, że nie powinno się jednocześnie wprowadzać Limonicusa, ze spikalem, przepraszam, ze Swirskim. Tak, można oczywiście jak najbardziej. Tutaj jeszcze były pytania. Jaka jest skuteczność innych roztoczy? To tutaj od razu na wstępie. Dziękuję, bo tutaj jest pytanie między innymi o Oriusa. Oczywiście Orius to nie roztocz, tylko pluskwiak z rodziny dziubałkowatych, czyli jest to pluskwiak wielożerny. Oczywiście Orius jak najbardziej zwalcza w ciornastki, tylko jeżeli chodzi o uprawę ogórka, to tutaj stworzenie bardzo dużej populacji, która by chroniła przed wciornastkiem, to jest bardzo długi okres czasu. Wiadomo, że ogórek jest uprawą krótką, mamy dwa cykle w ciągu roku. Z tego względu nie jest systematycznie stosowany Orius. Orius, tak jak mówiłam, potrafi naturalnie nalecieć na plantację, jeżeli są sprzyjające warunki, jeżeli szklarnia jest czysta chemicznie, i te warunki jemu sprzyjają, to naleci. Można wtedy na przykład punktowo trochę Oriusa dołożyć, ale gdybyśmy chcieli opierać ochronę tylko i wyłącznie na Oriusie, to to już jest cały cykl taki podobny jak przy wprowadzeniu makrolofusa w uprawie pomidora, czyli byśmy musieli go na początku dokarmiać. Z tego względu, że też cykl rozwojowy Oriusa jest bardzo długi, no bo tutaj w momencie, kiedy mamy około tych 25 stopni, no to jest ponad 20 dni cyklu rozwojowego, a wiadomo, że populację musimy stworzyć dużą. Także opierać się tylko i wyłącznie na Oriusie, no to jest bardzo trudna sprawa. Jest to wykonalne oczywiście, ale wymaga bardzo dużej pracy, dlatego zdecydowanie roztocza. Jest tu jeszcze pytanie takie, no niekoniecznie z ochrony biologicznej, bo jest pytanie o środek chemiczny na ciornastki. Nie wiem, pani Karolino, czy tutaj też jakieś zalecenia? To znaczy, jeżeli chodzi o preparaty chemiczne, no to oczywiście tutaj odsyłam do programu ochrony roślin. My możemy doradzać oczywiście, jeżeli są to preparaty selektywne i zarejestrowane, tak, w ogórku. Także tutaj już kontakt bezpośredni z doradcą terenowym i wtedy ewentualnie dobieramy środek chemiczny do tego, jakie mamy organizmy wprowadzone na plantacji, żeby nie stworzyć tej czystki w tych organizmach pożytecznych. Tak, tutaj jeszcze są pytania do pana Piotra, także proszę pana Piotra o włączenie kamery i mikrofonu. No już, jasne. Sekundkę.
Tak. Jakie jony oprócz wapnia podnoszą pH? Oprócz wapnia specjalnie nie mamy nic specjalnie do wyboru, natomiast proszę Państwa, są wody w Polsce i takim dobrym przykładem jest akurat Mielec, okolice, tam gdzie mamy dużo złóż siarki, gdzie woda ma bardzo niskie pH, a też ogrodnicy chcą uprawiać i ogórki, i pomidory. Ja w przypadku takich wód zawsze się posiłkuję wodorotlenkiem potasu, który ma symbol KOH. Na 1000 litrów pożywki stukrotnie stężonej podaję go 5 kg, ale automatycznie trzeba ująć 7,5 kg siarczanu potasu, ponieważ jest to nawóz, który bardzo mocno podnosi pH i to się robi tak naprawdę na 3-4 dni. Zobaczą Państwo, że w ciągu tych 2 dni nawet można o jedną jednostkę podać, po prostu otrzymać wyższe pH. Także nie ma co tutaj przesadzać, 5 kg na 1000 litrów pożywki stukrotnie stężonej zawsze wystarczy. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze jedno pytanie. Jak będzie się nazywał środek na rozwój korzeni z włócznikami? Generalnie, proszę Państwa, mamy jeszcze miesiąc, 2 miesiące testów. Nazwa już jest, będzie się nazywał Festrut. Napisałem tutaj to w wiadomościach i generalnie myślę, że za 2 miesiące będzie już w sprzedaży. Tutaj jeszcze pytanie, z tym, że pytanie tak no, raczej nie o odmianę z firmy Enza, która jest naszą tutaj partnerem naszego webinarium, więc no nie wiem, ale o EC pożywki. To może pan Mateusz się ustosunkuje do tego, tylko chwilkę muszę pana Mateusza na chwilę tutaj udostępnić mu kamerę i mikrofon, bo tu są takie ograniczenia systemu, że musimy się przełączać, tak? Mateusz, już cię słychać. To znaczy, to jest pytanie bardzo faktycznie do firmy Seminis, natomiast no, na tyle, na ile znam tą odmianę, to jest dosyć generatywna odmiana i EC wysokie może bardzo osłabić tą roślinę, także no trzeba czytać roślinę często. Tak, czyli tutaj przechodzimy do innych pytań. Tu znowu do pana Piotra. Jakie są najlepsze stosunki NPK, CA w pełni owocowania ogórka? O, to bardzo obszerny temat. My generalnie w uprawach na kokosie nie używamy określenia stosunki. Bardziej nas interesują poziomy, prawda? Bo ja tu mogę coś więcej powiedzieć o poziomach. Natomiast stosujemy nawozy pojedyncze, nie stosujemy nawozów wieloskładnikowych. Jeśli chodzi, znaczy ciężko mi się odnieść do tego pytania, bo to jest pytanie bardziej w przypadku upraw w ziemi, w przypadku nawozów wieloskładnikowych. Natomiast ja się bardziej bym odniósł w przypadku kokosu, ale my w przypadku kokosu musimy o poziomach, czyli po prostu obserwujemy, kiedy roślina na przykład wyjada nadmiernie potas, trzeba go uzupełnić. Bardziej tutaj bym się skłonił do czytania rośliny, a nie do dawania konkretnych jakichś takich zaleceń. Tak, chwileczkę jeszcze, są jakieś pytania. Bardziej tutaj nie pytanie, tylko pani Karolina chciała doprecyzować, czyli muszę tutaj wyłączyć chwileczkę, proszę poczekać. Włączyć panią Karolinę z powrotem. Bo tutaj będzie dodatkowe wyjaśnienie. Czyli już zapraszamy pani Karolino. Pani Karolina chce doprecyzować odpowiedź. Ponieważ pytanie było w temacie, jakie jeszcze inne roztocza. Jeżeli chodzi o stosowanie innych roztoczy, to oczywiście jest stosowany jeszcze teraz nowy roztocz Montodoresis.
Jakie są moje obserwacje? Tak naprawdę Swirski radzi sobie zdecydowanie lepiej. Także tutaj też, jeżeli by miało być porównanie Swirskiego i Mondo Dorensisa w uprawie ogórka, to zdecydowanie polecam Swirskiego, z tego względu, że też ma tą większą niszę temperaturową i cykle rozwojowe w niższych temperaturach potrafią szybciej przebiegać. No i Swirski też lepiej działa w tych wyższych temperaturach niż Mondo Dorensis. Po prostu lepiej sobie radzi na roślinach ogórka. Swirski. Dziękuję bardzo Pani Karolino. Nie wiem, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania. Widzę, że ktoś jeszcze pisze tutaj pytanie. Chwilkę. Tutaj pan Marek pisze, że Pani Karolino. Bardziej tu do Pani pytanie znowu, także Pani Karolino, zapraszam z powrotem. Czy Montro, sekundkę, nie mogę tego pytania wyświetlić jakoś. Tak, już jest pytanie. Pani Karolino, tutaj znów z ochrony biologicznej. Tak, no temat mączlika, to myślę, że to jest temat na kolejne webinarium, także jeżeli będzie taka możliwość, to z chęcią też przedstawię strategię. Czy Mondo Dorensis lepiej walczy z białą muszką? Pytanie jest, jakie są warunki na szklarni? Jeżeli to są warunki wysokiej temperatury, to powiem, że Swirski poradzi sobie lepiej. Oczywiście Limonicus też, jego pokarmem jest mączlik. Także tutaj też pod tym kątem bardziej radziłabym Swirskiego w ogórku. Oczywiście jeżeli mamy temat mączlika, no to mamy też enkarsję, mamy też rytmocerusa do walki z mączlikiem. Także to jest, myślę, że temat na kolejne webinarium. No jeszcze pytanie też właśnie znów mączlik, więc myślę, że rzeczywiście możemy planować już kolejne webinarium, tak? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o skuteczny środek, tak naprawdę jaki to by nie był skutek, jaki to by nie był środek chemiczny, ja jeszcze tak naprawdę nie widziałam żadnej substancji aktywnej, która tak naprawdę w 100% pokonałaby mączlika. Tutaj jeżeli chodzi o mączlika, to jest też podstawą ochrona biologiczna. Także bez ochrony biologicznej walka z mączlikiem, jeżeli to by była tylko ochrona chemiczna, jest trudna i bardzo uciążliwa. Tutaj widzę, że to jest pytanie od pana Karola Kalberczyka, także tutaj zapraszam też do kontaktu indywidualnie, to będziemy mogli więcej porozmawiać. Okej, dobrze, ponieważ już jesteśmy tak w zasadzie po czasie, 10 minut, więc przejdziemy teraz do tej najprzyjemniejszej części wieczoru, czyli do konkursu. Najpierw było sporo informacji, a teraz będzie można sprawdzić tą wiedzę i coś wygrać. Czyli tak jak przypominam, jakie są nagrody, już o nich wspominałam na początku, zapraszamy ogrodników do odpowiedzi. Przy czym teraz, tak jak już mówiłam na wstępie, prosimy o zapisanie się na newsletter pod osłonami, ponieważ to będzie też jeden z warunków otrzymania nagród. Na newsletter można się bardzo prosto zapisać przez ten link. Jest również baner na naszej stronie internetowej, na portalu pod osłonami, więc to będzie tylko tak de facto formalność, tak? I teraz pytania. Pierwsze pytanie od firmy Enzazaden. Która z odmian ogórka typu midi z oferty firmy Enzazaden tworzy dłuższe owoce? No to już mamy odpowiedzi poprawne, bardzo, bardzo szybkie. Ja jeszcze nawet nie skończyłam pytać pytania i już są. O ile dobrze widzę, to pierwszy jest pan Arek, tak? Tu jeszcze poproszę pana Mateusza, żeby spojrzał. No tak, odpowiedź jest. Czyli pan Arek jest pierwszy, tak? Bo nie chcę się pomylić tutaj.
20.43, poprawną odpowiedź mamy od pana Arka. Pana Arka proszę o wysłanie na mój mail danych i skontaktuję pana z firmą, żeby odebrać nagrodę. Przechodzimy do drugiego pytania. Uwaga, teraz będziemy tam stopniować napięcie. Jak nazywa się atraktant pomagający monitorować obecność wciornastków? No, czekamy. Mój mail podam na samym końcu, panie Arku. Mój mail to anna.wizy@oslonami.pl. A czekamy ciągle na poprawną odpowiedź na pytanie numer 2. Atraktant pomagający monitorować obecność wciornastków. Nie są to tablice, ani żółte, ani niebieskie. Panią Karolinę poproszę, żeby wróciła tu do nas. Chwilkę, to pewnie muszę przełączyć znów status. Pani jest jako prezenter. No, czekamy, czekamy na poprawną odpowiedź. Widać nie takie proste. Takie małe saszetki wieszane w pobliżu właśnie tablic, które pomagają szybciej wyłapać wciornastki na tablicy. Wykład pani Karoliny był bardzo długi i pełen szczegółów, ale jest! Pan Marek wygrał, gratuluję, super. To pana Marka też poproszę o kontakt później na mój adres mailowy i będę pana kontaktować z firmą Kopert. Także udało się, chwilkę to trwało, a teraz poproszę pana Piotra do nas z powrotem. O włączenie kamery poproszę, bo będzie pytanie od firmy Grow Concept. A to pytanie jest z kolei troszkę złożone. I pan Piotr rozstrzygnie, która odpowiedź jest najlepsza, a pytanie brzmi następująco. Jakie dwa czynniki według ciebie w największym stopniu decydują o planie ogórków w tym sezonie? Więc jest to pytanie wymagające troszkę szerszej odpowiedzi. Chwileczkę poczekamy. Tak, tak. To tak jak egzamin ósmoklasisty teraz trwa, więc tutaj też trzeba. O, pan Artur odpisał. Panie Piotrze, tutaj do. No jeszcze dosłownie poczekajmy 10 sekund, bo ktoś jeszcze pisze. Dobrze. Pytanie złożone i dużo odpowiedzi mamy. Powiem tak, ostatnio na ostatnim webinarze pytania były za łatwe, więc postanowiłem tutaj zrobić trochę cięższe te pytania, ale z tego, co widzę tutaj, najbardziej mi się spodobała odpowiedź pana Artura Dobrowolskiego. No i bardzo, bardzo dobrze, ponieważ jest to również pierwsza odpowiedź, więc pierwsza i wyczerpująca. Więc pan Artur wygrywa nagrodę od firmy Grow Concept. Pana Artura też poproszę o kontakt na mój mail i będę kontaktować pana z firmą. Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Dziękuję. Czyli tak, tutaj są moje dane i państwo, którzy wygrali, prosimy, żeby się tu skontaktowali. Okej. Okay. A ja dziękuję państwu bardzo za uwagę, za to, że byliście z nami tak długo dzisiejszego wieczoru i poświęciliście tę chwilkę na porcję wiedzy na temat uprawy i bezglebowej uprawy nowych odmian ogórków i trendów w produkcji ogórków. Mam nadzieję, że ta porcja informacji będzie dla państwa bardzo przydatna w prowadzeniu uprawy. No i cóż. Dziękuję serdecznie w imieniu swoim, w imieniu organizatorów, czyli firmy Enza Zaden, firmy Kopert Polska oraz Grow Concept. I zapraszamy was na kolejne webinaria w przyszłości i do śledzenia informacji na naszej stronie. Dla tych z państwa, którzy nie mieli okazji dzisiaj zarejestrować się i być na spotkaniu na żywo,
będziemy to webinarium transmitować także na później na kanale YouTube i na naszej stronie. Bądźcie z nami, dziękujemy serdecznie, miłego wieczoru i do usłyszenia, do zobaczenia.